To witam Was dzisiaj na naszym nabożeństwie. Cieszę się, że jesteście tutaj. Widzę, że tam się z tyłu zaczyna robić ciasno, ale chciałem Wam powiedzieć, że tu z przodu jest sporo miejsca, także spokojnie możecie sobie tu skorzystać. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zaczęli od tego fragmentu, którego zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział i 38 werset. Od tego zaczniemy. Słowo Boże mówi tak: a sprawiedliwy mój będzie żył z wiary, lecz jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. I my czytamy tu, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. I czytamy, że to jest nasza droga i to jest nasz sposób życia. Sprawiedliwy ma żyć z wiary. Innymi słowy, słuchajcie, my do życia, sprawiedliwi ludzie potrzebują wiary do życia. Sprawiedliwi ludzie nie potrzebują do życia sprawiedliwości, nie potrzebują do życia miłości, nie potrzebują do życia pokoju, potrzebują do życia wiary. Sprawiedliwy będzie żył z wiary i ty też powinieneś żyć z wiary, jeżeli jesteś sprawiedliwym, a jeśli nie, to możesz stać się sprawiedliwym. Dlatego, że Bóg czyni nas ludźmi sprawiedliwymi. My rodzimy się i tu na ziemi i wiecie, wierzę w to, że my się rodzimy niewinni. Wierzę w to, że my nie rodzimy się z grzechem jakimś pierworodnym, bo dlaczego mielibyśmy cierpieć za grzechy naszych przodków? Ale rodzimy się z taką skazą, z taką wadą, z taką tendencją do tego, żeby grzechowi ulegać i w końcu kiedyś mu ulegamy i to powoduje, że jesteśmy zniszczeni. I wiecie, grzech to nie jest tylko, że się Bogu coś nie spodobało, co ty zrobiłeś. Grzech to jest trucizna. Grzech to jest coś, co kiedy ty robisz, to wpływa na twoją duszę i ją degraduje. I ją niszczy i psuje. I z tego powodu Bóg mówił do nas, żebyśmy nie grzeszyli. A ponieważ to robimy, to powoduje, że degraduje naszą duszę i zabija naszego ducha. Stajemy się martwymi ludźmi duchowo. Tracimy kontakt z duchową rzeczywistością i żyjemy tylko na bazie naszych zmysłów i potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy kogoś, kto nas wyrwie z tego stanu, bo jak nie, to po prostu będziemy cały czas pogubieni i duchowy świat będzie manipulować nami, bo nie będziemy mieli nawet pojęcia o tym, że nami manipuluje. I Bogu dziękować za to, że któregoś dnia Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, urodził się jako człowiek. On nie stąpił z nieba, on urodził się jako człowiek, bo on musiał urodzić się jako człowiek, żebyśmy my mogli zobaczyć, że to człowiek zostanie odkupiony i on umarł za nasze grzechy i dał nam nowe życie w Jezusie Chrystusie. I nowe życie w Jezusie Chrystusie uwolniło nas od grzechu i możemy być sprawiedliwi. I sprawiedliwy będzie żył z wiary. Rozmawialiśmy wczoraj, w zeszłym tygodniu o tym, co zrobić, żeby nie przeszkadzać wierze. Ja dzisiaj chciałem zrobić jeden krok do przodu i zadać takie pytanie, jak żyć z wiary? Sprawiedliwy będzie żył z wiary, no to jak mam żyć z wiary? Jak żyć, panie premierze, czy prezydencie, już nie pamiętam, do kogo to było. Do premiera. Jak żyć z wiary? Więc wiecie, Słowo Boże mówi w liście do Rzymian 12:3, jak tam dasz radę, to wyświetl, że każdemu z nas została dana miara wiary. Jakiś kawałek, trochę tej wiary, którą Bóg włożył w ciebie. Tak? Stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Więc Bóg każdemu tak jakiś ileś tego dał. Jeżeli Bóg mówi, sprawiedliwym będzie żył z wiary, to znaczy, że ty masz to, co ci Bóg dał, używać, a nie mieć. Amen? Pamiętacie, kiedy była mowa o... Pan Jezus mówił o tych talentach, których tam rozdzielił. Jednemu dał 2, jednemu 5, jednemu 1, tak?
to jedyny, do którego Jezus miał pretensje, to był ten, który miał jeden, poszedł i zakopał. I Jezus mówi, ja oczekuję, że ty będziesz używać tego, co ja ci dam, a nie mieć. Więc my nie mamy być tylko ludźmi sprawiedliwymi, którzy mają wiarę, my mamy z tej wiary żyć. Dlatego zadaję pytanie, jak żyć z tej wiary? Jak żyć z tej wiary? Okej. Więc dzisiaj się trochę zajmiemy tym, żebyśmy sobie pewne rzeczy wyklarowali, żebyśmy rozumieli, jak można żyć z wiary. I pierwsza rzecz, którą musimy zobaczyć, to jest w Ewangelii Marka, 11 rozdział. Ewangelii Marka 11. Tam jest fragment taki, w którym Pan Jezus szedł przeklął drzewo figowe. To jest 11:22. Od 20 przeczytam. A rano przechodząc zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego: Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Tak? Zaraz będziemy, do tamtego przejdziemy. Mamy taką historię. Jezus szedł z uczniami, spojrzał na drzewo, nie było na nim fig. Kiedyś się zastanawiam, dlaczego Jezus przeklął to drzewo? Nie było liści, tak? No to pory na figi nie było już. O co chodzi z tym drzewem? Dopóki ktoś nie napisał gdzieś w jakimś komentarzu, że ten rodzaj fig, o którym mówi tutaj Pismo Święte, to najpierw ma owoce, a potem liście. Więc kiedy tu pojawiły się liście, to znaczy, że owoce miały być, ale nie było. I już pojawiły się liście. I dlatego, wiecie, kiedy Jezus przechodził, przeklął to drzewo i Słowo Boże mówi, że to drzewo uschło od korzeni. Nie z góry na dół, tylko od dołu. Straciło życie i uschło. I następnego dnia przechodzili tą samą drogą. Piotr patrzy i mówi, Panie, słuchaj, przekleś to drzewo, ono uschło. I wtedy Jezus powiedział coś takiego. Miejcie wiarę w Boga. Rzecz w tym, że w tym fragmencie nie ma w. Sprawdzałem to. W różnych, wiecie, tekstach greckich i tak dalej. Pogrzebałem trochę w tych różnych, wiecie, wersjach i tekstu i tak dalej. Nie ma tam w. Więc Jezus nie powiedział, miejcie wiarę w Boga. Jezus powiedział, miejcie wiarę Boga. Miejcie wiarę Boga, taką wiarę, jak Bóg ma. I teraz tak. No jak? Jak ty śmiesz tak w tą stronę? Ale wiecie, powiem wam, jeżeli możesz mieć ducha od Boga, to możesz też mieć i wiarę od Boga. Amen? Dobrze. Więc jak już się ze mną zgodziliście, to teraz musimy sobie coś takiego powiedzieć. Skoro Jezus powiedział, miejcie wiarę Boga, to znaczy, że można mieć wiarę, która nie jest Boża. I to musimy sobie trochę wyklarować. Bo widzicie, my jako ludzie posługujemy się również swoim rodzajem wiary, ludzką wiarą. I mylimy te dwie. I dlatego czasami, kiedy jest nauczany na temat wiary, to się rozjeżdża nam, rozmijamy się z tym, co jest mówione. Generalnie różnica między ludzką wiarą i Bożą wiarą jest taka, że ludzka wiara oparta jest o to, co widać, a Boża wiara oparta jest o to, czego nie widać. Amen? I wiecie, to znaczy, że jeżeli potrzebujesz coś zobaczyć, potrzebujesz coś usłyszeć, potrzebujesz czegoś dotknąć, potrzebujesz czegoś posmakować i potrzebujesz coś poczuć, a więc potrzebujesz jednego z pięciu zmysłów, żeby pobudzić twoją wiarę, to znaczy, że posługujesz się wiarą ludzką. Wiecie, ludzie, którzy wierzą w rzeczy, są w stanie sporo osiągnąć. O własnych nawet, na bazie wiary ludzkiej. Ale wiara ludzka ma swój limit. Nie jest w stanie dotykać rzeczy nadnaturalnych.
nie jest w stanie tam sięgnąć. Dlatego, że my jesteśmy stworzeni i jako stworzenie mamy dostęp tylko do tego, co stworzone i do reszty nie. I dlatego Jezus powiedział do Piotra, miejcie wiarę Boga, bo w ten sposób powiedział mu, to co się tutaj stało, nie stało się na bazie wiary ludzkiej, stało się na bazie Bożej wiary. I kiedy święty Paweł mówi, miejcie wiarę, znaczy sprawiedliwe z wiary żyć będzie, musimy rozumieć, że my mówimy tutaj o biblijnej wierze, o wierze, którą Bóg daje człowiekowi. Tak? Zgodnie z listem do Rzymian 12:3. I trochę chciałem się zatrzymać na tym, jaka jest różnica między tą wiarą ludzką i wiarą Bożą, tą biblijną. Widzicie, ta wiara ludzka potrzebuje pobudzenia zmysłów, potrzebuje jakiegoś impulsu w duszy, potrzebuje entuzjazmu, potrzebuje jakiegoś, wiecie, poruszenia, potrzebuje dowodów. Tak? To jest to. Jeżeli nie zobaczę Tomasz, jeżeli nie zobaczę ręki jego przebitej i boku jego przebitego, nie uwierzę. I widzicie, przychodzi Jezus, pokazuje mu i mówi, masz, patrz na moje ręce, patrz na mój bok. I co potem Pan Jezus powiedział? Nie bądź bez wiary. I wiecie, Tomasz dalej nie rozumie. I mówi, tak, Panie, teraz wierzę. A Jezus mówi, błogosławieni, którzy zobaczyłeś i uwierzyłeś, ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli i uwierzyli. Nie wiem, czy widzicie. Jezus cały czas mówi do Tomasza, Tomasz, nie ten rodzaj. Nie ten rodzaj. Posługujesz się swoimi zmysłami i myślisz, że wierzysz, ale ty nie wierzysz jeszcze Bożym rodzajem wiary. Wierzysz tym swoim, ludzkim. I nie sięgniesz tą wiarą za daleko. Nie sięgniesz tych rzeczy, które są nadnaturalne. I wiecie, to musicie sobie to ułożyć i trochę rozeznać. Bo wiecie, czasem wydaje mi się, że my, chrześcijanie, przychodzą do kościoła i robią wszystko, żeby tam w kościele ktoś nakarmił tą ludzką wiarę. Powiedz mi coś. Zachęć mnie. Zaśpiewaj coś fajnego. Pokrzycz trochę, żeby tam było jakieś halleluja. I wiecie co? Dużo z nas tak robi, ale to nie karmi Bożej wiary w tobie. Chociaż myślisz, że tak, wychodzisz pobudzony, wychodzisz podniesiony, tak, tutaj będzie, dobrze, a potem mówisz, no była wiara i poszła. Jakoś tak. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Widzicie, bo ten rodzaj, ten ludzki rodzaj wiary potrzebuje impulsów jakichś, potrzebuje zewnętrznych rzeczy, żeby się utrzymać. Ale Jezus nas takiej nie uczy. On mówi do nas, miejcie wiarę Boga, ten Bożą, ten mój rodzaj, ten biblijny. Więc jeżeli pytamy się, jak żyć przez wiarę, tak sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, jak żyć z wiary, to po pierwsze musisz sobie to rozróżnić i musisz zacząć żyć wiarą Bożą, tą, którą Bóg daje. I ona rządzi się trochę innymi zasadami. Żeby wierzyć, może tak. Bóg, po pierwsze, musimy to przyjąć, że Bóg nam tą wiarę włożył. My ją mamy. My nie potrzebujemy jej szukać, błagać o nią, modlić się, pościć i zabiegać. Ona jest w twoim sercu. To, czego potrzebujesz, to potrzebujesz nauczyć się rozeznawać,
Czym ty się posługujesz? W zeszłym tygodniu mówiłem o tym. Musisz się odłączyć od tego świata, bo one po prostu cię okradną z tej wiary. I teraz, co zrobić, żeby ta wiara w nas się podniosła? A jeszcze wcześniej, jak ją gdzieś tam wychwycić, jak ją rozpoznać? Wiecie, nie ma lepszego sposobu, jak modlitwa innymi językami. Bo Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, to otworzymy sobie to. Pierwszy list do Koryntian, chyba 14 rozdział. Czwarty rozdział, werset mówi, 14:4 mówi, kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie. Kiedy modlisz się innymi językami, budujesz swojego ducha. Dlatego, że wiecie, niektórych chrześcijan duch jest tak skurczony, że go nie widać. Niby jest, ale go nie ma. Wiecie, jak ktoś powiedział to kiedyś, my karmimy nasze ciało przynajmniej 3 razy dziennie, a naszego ducha raz na tydzień? Bo trochę mało, nie? Potrzebujesz się nauczyć tego i mieć nawyk, żeby modlić się innymi językami i budować twojego ducha. Ponieważ jeżeli będziesz budować twojego ducha, to zaczniesz rozeznawać, gdzie ta twoja wiara jest ulokowana. Bo jeżeli nie będziesz tego rozumiał, to ciągle będzie tak samo, że będziesz krążyć i w końcu zawsze będziesz tą wiarę odnajdować w swojej duszy. Więc będziesz musiał, żeby cię ktoś zachęcił, pomógł, spodniósł, pomóc się razem ze mną, bo tak i dzisiaj jakiś taki słaby jestem w tej wierze. To są wszystko, wiecie, takie postawy, które wychodzą z tego, że my posługujemy się tą ludzką wiarą. Więc trzeba zacząć modlić się innymi językami regularnie, jeżeli myślisz o życiu przez wiarę. I jeżeli chcesz rozróżnić między jedną a drugą i nie zdziwić się, kiedy Bóg ci powie, że nie wierzyłeś, chociaż cały czas myślałeś, że wierzyłeś. I jeżeli chcesz dotknąć rzeczy, które są nadnaturalne, od choćby takie, że Jezus przeklął drzewo i ono uschło od korzeni. I otwórzmy sobie teraz list do Rzymian, 10 rozdział. Rzymian 10. Ale co mówi słowo, tak? Co mówi blisko ciebie jest słowo. Na ustach twoich i w twoim sercu to jest słowo wiary, które głosimy. Widzicie, my mówimy o tym, że wiara przychodzi przez słuchanie, tak? I słuchanie przychodzi przez Słowo Boże, pamiętacie, tak? Ale my musimy rozumieć, że wiara przychodzi przez słuchanie i słuchanie słowa, ale to słuchanie słowa... Dobra, nie, rozbierzmy sobie ten fragment. Wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. I wszyscy przeskakują i mówią tak, dobra, no słucham słowo, no czytam Biblię. Nie, to tak nie jest tam napisane w ogóle. Tam jest napisane, wiara przychodzi przez słuchanie. A dopiero słuchanie umożliwia ci kontakt ze Słowem. Wiecie, co to znaczy? Że jeżeli nie umiesz słuchać, to nawet jeśli będziesz miał kontakt ze Słowem Bożym, to ono nie będzie docierać do ciebie. Dlatego kaznodziei Salomona mówi, jak przychodzisz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie.
Nasłuchanie się nastaw. Otwórz ucho. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto mówi duch do zborów. Wszystkie 7 listów do kościołów o tym mówią. Bo potrzebujesz tego. Potrzebujesz otwartego ucha na Boga. Bo jeżeli nie umiesz słuchać, to nie usłyszysz. Będziesz chciał usłyszeć, ale nie będziesz słuchać. Jeżeli jesteście nastawieni, żeby usłyszeć coś, co poruszy twoją duszę, żeby usłyszeć coś, co poruszy twoje zmysły, żeby usłyszeć coś, co cię pocieszy i zbuduje i tak dalej, to jesteście nastawieni na to, żeby zainwestować w swoją duszę, a jeżeli jesteś na to nastawiony, to nie usłyszysz słowa, które jest skierowane do twojego serca, nawet gdybyś bardzo chciał. Bo musisz otworzyć ucho i zacząć słuchać w końcu. Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie ze słowa. I teraz przeczytałem, że blisko ciebie jest słowo w sercu twoim i na ustach twoich, to jest słowo wiary. I wiecie, jedną rzeczą, która nas pobudza w naszej wierze, to jest modlitwa innymi językami, kiedy budujesz swojego ducha, a drugą rzeczą są słowa wiary. Nie wszystkie słowa, ale słowa wiary. Bo wiecie, są takie słowa, które są słowami wiary i są takie słowa, które są słowami niewiary. Prawda? Wybuchła wojna na Ukrainie i od razu już część chrześcijan, tak wiedziałem, to jest to, teraz będzie koniec świata. Obrabują nas, zamordują nas. I tak dalej, i tak dalej. Przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, jestem chory na raka. O Jezu, dobrze, że nie ja. Nie. Sprawiedliwy mój będzie żył z wiary. I ta wiara to jest Boża wiara. Boża wiara nie boi się złej wieści, bo jej serce ufa Panu, a nie sobie samemu. Halleluja. Więc a wiara przychodzi ze słuchania. I to, a słuchanie przez słowo, i to jest słowo wiary, które głosimy, tak? Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus, Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony, bowiem sercem się wierzy. I tutaj dochodzimy cały czas do tego samego, o czym ja mówię. My nie wierzymy naszą duszą i nie wierzymy naszymi zmysłami. My wierzymy sercem. To jest gdzie indziej. I pytanie jest, czy ty w ogóle wiesz, gdzie to jest? Gdzie jest twoje serce? Tak. No gdzieś tam myślałem, tu albo tu, nie gdzieś tam. Ale nie jest mowa o tym fizycznym, tylko o tym twoim duchowym, o twoim duchu. Gdzie ty go tam masz? Bo tam jest, tak, twoja wiara, ona jest tam włożona. A jak ty nawet nie jest, gdzie to jest, to jak ty to masz zlokalizować, a w ogóle używać? Jak ty chcesz to zrobić? Wiecie, my nie wierzymy naszymi zmysłami, my wierzymy sercem, słyszycie mnie. To znaczy, że żeby uwierzyć, nie potrzebujesz być intelektualnie przekonany. To tak, mi się to podoba, halo, zgadzam się, no okej. Okay. To nie jest wiara. To jest ta ludzka wiara, ale to nie jest ta Boża wiara. Bo Boża wiara jest w twoim sercu, a nie w twojej głowie. Boża wiara jest w twoim sercu, a nie w twoich emocjach. Boża wiara jest w twoim sercu, a nie jest w twoich zmysłach. Nie musisz czegoś widzieć, żeby w to uwierzyć. Nie musisz Bożych rzeczy słyszeć, żeby w nie uwierzyć. Nie musisz ich dotknąć, żeby w nie uwierzyć. Musisz je przyjąć. Halleluja. I specjalnie mówię o słuchaniu. Dlatego, że mowa jest, że nastaw się na słuchanie, ale wiecie, my mamy słuchać sercem, a nie uszami. Bóg do mnie czasami mówi w sposób, którego nie słyszę, a słyszę.
Tak? I tak naprawdę tego potrzebujecie, moi drodzy. Bardzo tego potrzebujecie, teraz szczególnie. Potrzebujecie tego, żeby budować swoją wiarę. I tego nie da się zrobić, inwestując w duszę. I wiecie, w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 4 werset, Pan Jezus powiedział: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, a każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to każdym słowem, które tam jest napisane, to jest słowo rema, to jest objawienie. Więc Biblia mówi, że będziemy żyć objawieniem, objawionym Słowem Bożym. I więc chciałem wam powiedzieć, że skoro Bóg mówi, że my tym będziemy żyli, to znaczy, że dla nas to przygotował. I jest przygotowane dla ciebie od Niego słowo, które wzbudzi twoją wiarę. Ono jest i czeka na ciebie, żebyś je usłyszał. Jeżeli nastawisz się, żeby słuchać swoim duchem i swoim sercem, usłyszysz słowo od Boga i ono wzbudzi i pobudzi twojego ducha i będziesz wierzyć. Halleluja. I myślę, że jeżeli będziecie zdolni do tego, żeby rozdzielić te dwa rodzaje wiary i inwestować w tą wiarę Bożą, tą biblijną wiarę, to za jakiś czas zobaczycie, że podnosi się w waszym wnętrzu coś, co jest inne. Coś, co daje ci jakąś przekonanie, które się nie chwieje, które się nie zmienia i którego nie można poruszyć zewnętrznymi różnego rodzaju impulsami. I to jest, mówimy oczywiście o tych, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, to jest coś, co Bóg chce, żebyś ty rozwijał i żebyś tak żył. Jeżeli Słowo Boże mówi sprawiedliwy i z wiary żyć będzie, to oznacza, że każdy element twojego życia powinien być przesiąknięty twoją wiarą. I mam pytanie, czy wy tak żyjecie, że wszystko, co robicie, jest połączone, skorelowane z twoją wiarą? Że robisz to dlatego, że wierzysz? A ile rzeczy jest takich, że robisz, bo musisz, robisz, bo się boisz, tak? A Biblia mówi, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, a nie ze strachu, z lęku, z niepokojów, z wątpliwości i tak dalej. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że Bóg chce swój Kościół podnieść, a może dobra, otwórzmy sobie to. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Jana 16. I 33. To wam powiedziałem, żebyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Albo bądźcie pełni przekonania, bo to ufajcie można przekonać jako, przetłumaczyć również jako bycie pełnym przekonania. I zobaczcie, Jezus mówi tak, to powiedziałem, żebyście mieli we mnie pokój, na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wiecie, Bóg chce podnieść Kościół. Bóg chce podnieść Kościół. Bóg podnosi Kościół w ten sposób, że najpierw uporządkowuje naszą duszę. I o tym mówiliśmy już ile razy, mówię ostatnio, o pokoju. Tak? To powiedziałem do was, żebyście mieli pokój. My mamy chodzić w Bożym pokoju, a nie w lękach, wątpliwościach, strachach i tak dalej. Boży pokój ma rządzić twoimi myślami i twoim sercem, ma rządzić wszystkim, co się w tobie dzieje. Jeżeli tak nie jest, to robiliśmy sobie, wiecie, trening w zeszłym tygodniu, jak to się robi.
Tak? I tak musicie do tego wrócić i w tym żyć. Boży pokój spowoduje, że twoja dusza będzie ogarnięta Bożym pokojem, przestanie się martwić, a kiedy twoja dusza przestanie się martwić, to nawet kiedy będziesz widział to, co Jezus nazywał uciskiem, to nie będziesz reagował strachem, będziesz reagować wiarą. Na świecie będzie mi ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wiecie, On chce odnaleźć w tobie, Duch Święty chce odnaleźć w tobie wiarę i ją pobudzić. Podnieść ją na wyższy poziom. Sprawić, żeby ona zagrała w twoim sercu i zaczęła działać w tobie. Zaczęła poruszać cię, żebyś ty zaczął żyć wiarą, a nie tylko tą Bożą wiarą, która po prostu jest gdzie indziej umocowana. Jest umocowana w Słowie Bożym. Bo widzisz, słowo wiary, które przychodzi do ciebie, nigdy się nie zmieni. Nigdy się nie zmieni. Niebo i ziemia przeminie, ale moje słowo nie przeminie. I kiedy Bóg przychodzi i mówi coś do ciebie, to będzie pobudzać twoją wiarę dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok i za 10 i za 50 lat. I teraz chcę przeczytać z wami ten fragment, który mówi o tym, dlaczego Bóg chce, żebyśmy żyli wiarą. I to jest pierwszy list Jana. Tylko sobie nie zapisałem, który rozdział, ale trzeci. Kto popełnia grzech, jest diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy, a potop objawił się Syn Boży, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Wiecie co? Ja mam takie poczucie, jakby Jezus czekał, kiedy my w końcu dobierzemy się do diabelskich dzieł, które są między nami. Kiedy my to zrobimy w końcu? Jak długo jeszcze będziemy to znosić, czekać, patrzeć, a kiedy w końcu się do nich dobierzemy? Widzisz, Pan Jezus powiedział, Jan powiedział tak, że po to objawił się Syn Boży, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Syn Boży nie objawił się tylko po to, żeby nas, wiecie, wyrwać z piekła. Syn Boży nie pojawił się tylko po to, żeby nas pocieszyć. Syn Boży nie pojawił się po to, żeby tylko zmienić nasze myślenie i żeby nasze życie było błogosławione. Syn Boży pojawił się również jeszcze z jednego powodu. On pojawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. I on cały czas czeka, żeby się do nich dobrać. I wiecie co? Powiem wam, jeżeli ten fragment jest prawdą, a jest prawdą, to Jezus, który się tobie objawił, może inaczej to powiem. Kiedy Jezus przychodzi do twojego życia i objawia ci siebie, to razem z Jego objawieniem wkłada do twojego życia moc, która może zniszczyć to, co diabeł w twoim życiu zrobił. I mówię wam, zrobi to. I mówię wam, że Jezus na to czeka. On siedzi na tronie, tupie nogą i czeka, kiedy w końcu Kościół wstanie, zacznie używać swojej wiary i dewastować dzieła diabelskie i zacznie rozwalać to królestwo ciemności i w końcu zobaczy, jak jego panowanie się rozszerza na tej ziemi. On czeka na to i czeka na ciebie i na mnie. I czeka, żebyś ty zaczął żyć wiarą. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, bo kiedy będziesz żył wiarą, to On sprawi, że ona się podniesie i ty zaczniesz niszczyć to, co diabeł zbudował i Bóg będzie uwielbiony. I ludzie otworzą oczy, będą poznawać Jezusa Chrystusa na skalę, na której do tej pory tego nie było i ich życie będzie się zmieniało. Halleluja. I po to Jezus mówi do nas, żebyśmy żyli wiarą i po to Jezus się objawił nam. Po to się Syn Człowieczy objawił, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. Bóg nie chce już dłużej przyglądać się bezczynnie temu i obojętnie, co diabeł robi w naszym życiu. On chce to zniszczyć i zbudować tam na tym miejscu swoje dzieła, żebyśmy go chwalili,
żebyśmy się cieszyli, żebyśmy go wywyższali. Ale wiecie, my musimy uruchomić coś z naszej strony. My musimy zacząć mu wierzyć. Zacząć mu wierzyć. Halleluja. I co wy na to? No nie wiem, nie wiem. Tak. Brzmi dobrze, ale... Jeżeli zrobicie to i Boży pokój będzie rządził waszymi myślami i waszym sercem, zaczniecie rozmawiać inaczej. Widzicie, człowiek, który chodzi w Bożym pokoju, nie chce już z nikim walczyć, bo nie ma takiej potrzeby. On chce coś budować, chce coś osiągnąć. Człowiek, który chodzi w Bożym pokoju, nie potrzebuje już więcej doinwestowywać swoich deficytów, bo już je ma doinwestowane. Człowiek Boży, który chodzi w pokoju, zaczyna rozglądać się na zewnątrz. Zaczyna się rozglądać na zewnątrz. I szukać Bożych dzieł dla siebie. Wiecie co? Z wiarą jest tak, że trzeba się o niej dowiedzieć, trzeba w nią zainwestować i jest jeszcze trzecia rzecz. Trzeba zacząć jej używać. Bo wszystko, co nie używasz, marnieje. Tak? Więc chciałem, żebyście zaczęli używać wiary. O takich prostych rzeczy. Jakiś, nie wiem, cokolwiek. Kiedyś, to taki drobny rzecz. Jak się nawróciłem, a mieszkałem tam w takim mieszkaniu i centralne ogrzewanie i oczywiście tak jak to w takim budownictwie, tak musiała jakaś rurka tam wystawać na pół pokoju do góry. Więc tak chciałem trochę to poprawić, więc poprosiłem, żeby mi ją skrócili, żeby tak nie sterczała aż do sufitu. Nie wiem po co. Więc tam ktoś przyszedł, skrócił, założył zawór i poszedł. To było w piątek. I w sobotę rano poszedłem do tego pokoju się modlić. I modliłem się i patrzę, że tam kapie. No więc poszedłem to oczywiście, jak każdy normalny facet, poprawić, nie? Więc jak poprawiłem, to w ogóle nie kapało, tylko zaczęło się lać. I wiecie co? Rozumiecie to? Sobota, tak? Narzędzi nie ma. I wiecie, no to jak, ponieważ jestem po szkole mechanicznej, to próbowałem coś zrobić, ale tam no, było gorzej albo mniej gorzej, nie? Ale ciągle lało się po prostu i tak już naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić z tym. Próbowałem kręcać coś, nic, lało się cały czas. Rozumiecie, rurka od centralnego ogrzewania, także to nie da się zakręcić, bo to blok trzeba było cały zakręcić. I wierzcie mi lub nie, stałem tam, robiłem coś z tym wszystkim i mówię, no nie, sobota jest. Będę miał zalane mieszkanie, spędzę dzień na wycieraniu po prostu w podłogi. I zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić. To głupia taka rzecz. Zacząłem się modlić, mówię, Boże, zatrzymaj tą wodę. I możecie mi wierzyć albo nie, ale nie wiem, ile się modliłem. Z 10 minut, może 20. Nie wiem, bo w stresie człowiek nie liczy czasu. Gdzieś po tym jakimś czasie przestało kapać. Przestało lecieć woda. I wiecie, dla mnie, dla was to może jest nic, ale dla mnie to był cud, bo ja tam byłem. Więc powiem wam tak, zacznij od takich drobnych rzeczy. Zacznij od drobnych rzeczy i zacznij w nich używać wiary. Nie rzucaj się na, nie wiem, nie wiadomo jakie wielkie cuda. Nie zaczynaj od wskrzeszania zmarłych. Przyjdzie pora na to. Ale zacznij używać swojej wiary. Boli cię głowa? Pomódl się.
Kogoś boli, też się pomódl. Wiecie, John Austin, jak się dowiedział, że można uzdrawiać chorych, to po prostu nikomu nie przepuścił w kościele. Wchodzili ludzie do kościoła, to on tylko po prostu szukał, kto jest chory w ogóle. I kiedyś opowiada taką historię, przyszła taka starsza siostra i wchodzi i on, dzień dobry, ona tak zakasała, a on mówi, co, jesteś chora? A ona, nie, nie, spokojnie. Jeżeli nie będziesz używać swojej wiary, nie będzie się rozwijać. Jeżeli będziesz jej używać, to będzie się rozwijać. I posłuchajcie mnie uważnie. To nie jest istotne, jaki będzie efekt twojej wiary. Bo nawet jeśli w coś wierzysz i tego nie osiągniesz, to fakt, że używasz swojej wiary spowoduje, że ona się będzie rozwijać i powiększać w twoim życiu. I przyjdzie taki moment, w którym zaczniesz doświadczać efektów swojej wiary na większą skalę niż do tej pory. I na to czeka Jezus. Jezus chce użyć was do tego, żeby poniszczyć dzieła diabelskie, żeby diabeł nie panoszył się na tej ziemi, bo panoszy się, bo za dużo sobie pozwala i dość już tego i pora byłaby skończyć z tym. Amen? To jest ta ostatnia rzecz. Zacznij używać wiary. Nie patrz, nie kombinuj, nie oceniaj, że nie wiadomo, co z tego nie wyszło i tak dalej. Wiecie, modliłem się o katar ile razy i nic. Ale przyszedł taki dzień, kiedy się pomodliłem o katar i wiecie, w ciągu jednej godziny po prostu skończył się. Więc mam takie doświadczenia i mam takie doświadczenia. Gdybym się, wiecie, nie zniechęcił, to gdybym się zniechęcił, to bym tego nie miał, miałbym tylko jedne. Ja to pamiętam, modliłem się ile razy i w końcu chodziłem, mówię, Boże, to całe mówienie o uzdrowieniu nie działa, ja nawet z kataru nie mogę zostać uzdrowiony. I pamiętam do dzisiaj, jak pojechałem na konferencję pastorów i po prostu przeziębiłem się, wstałem rano, chciałem się modlić, ja po prostu tu głowa, katar, coś tam, myślę, pada deszcz, dobra, schowałem się do samochodu zimno. Dobra, włączyłem ogrzewanie, spać mi się chce. Wyszedłem, leje. I tak wiecie, ani się tak modlić, ani się tak modlić. Szedłem z parasolem gdzieś tam i modliłem się. I do dzisiaj pamiętam to. Szedłem tam, wiecie, rozumiecie, katar, boli mnie tu wszystko, zatoki. Modliłem się. I w pewnym momencie, widzicie, ponieważ ćwiczysz swojego ducha i modlisz się innymi językami, to twój duch jest w stanie zareagować na różne rzeczy, na choroby też. I z mojego ducha wyskoczyło coś takiego. Niezależnie od tego, czy jestem chory, czy nie, ty, Panie, jesteś moim uzdrowicielem. I wiecie co? Parę godzin później wszystko mi zniknęło. Źle się czułem, bo zabrakło mi wiary i łyknąłem tabletkę. I przez tą tabletkę się źle czułem. Gdybym jej nie łyknął, było wszystko okej. Tak jak był u nas kiedyś taki pastor i miał takie słowo wiedzy, stanął i powiedział tak, jest tu ktoś na tej sali, kto ma chore serce, Bóg cię uzdrawia, wyjdź, złóż świadectwo. Tak oglądamy się, ja z ciekawością. Zero, nic. Tak? Ale ponieważ ten pastor chodził w Bożej wierze, a nie w ludzkiej, to powiedział tak, dobra, widzę, że jesteś niedowiarkiem, idź do lekarza, zbadaj się, a jak się zbadasz i będziesz wiedział, że jesteś zdrowy, przyjdź, złóż świadectwo. 3 tygodnie później pewien człowiek przyszedł do nas do kościoła i mówi, chcę złożyć świadectwo. Byłem u was na tej konferencji i jak ten pastor powiedział, że Bóg kogoś uzdrawia, poczułem takie ciepło w moim sercu, że, bo miałem chore serce i Bóg uzdrowił mi serce. Ale ponieważ nie wierzyłem do końca, to łyknąłem jeszcze tabletki na noc, na serce. I mówi tak, pół nocy miałem 2 serca. Tak po prostu wszystko tam. Mówi, nie mogłem spać, łaziłem po domu, bo nie mogłem po prostu sobie poradzić. I zrozumiałem, że po prostu jestem uzdrowiony, ale mówi, a miałem już wyjazd do sanatorium, to pojechałem. Nie? I mówi, pozwiedzałem wszystkie okolice i tych wszystkich sapiących dziadków wyprzedzałem tam i tak dalej. I potem wrócił z sanatorium i przyszedł do nas złożyć świadectwo.
Tak? Więc chciałbym, żebyście zapamiętali. My jesteśmy sprawiedliwym ludem. Mamy żyć wiarą. Mamy żyć przez wiarę. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Życie z wiary to jest wiara Boża, a nie ludzka. Wiara Boża jest rozpoznawana przez nas w ten sposób, że kiedy się modlimy innymi językami, nasz duch się modli i my wiemy, gdzie ona jest ulokowana. Słuchamy słów wiary, a nie słów niewiary. One budują Twojego ducha i praktykujemy. I praktykujemy. Nakładamy ręce, modlimy się, wyznajemy, tak? O tym może za jakimś następnym razem. Halleluja. I nie posługujemy się naszymi, wiecie, zmysłami duszy, ale posługujemy się naszym sercem, bo wierzy się sercem. Jeśli to będziecie robić, w co wierzę, podniesiecie się w duchu i zaczniemy robić to, do czego jesteśmy naprawdę powołani. Zaczniemy niszczyć dzieła diabelskie, bo już pora na to, żeby się do nich dobrać. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i za to, że zachęcasz nas dzisiaj. I modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa o nas wszystkich, żeby Twój Duch Święty, który jest tutaj obecny, poruszył naszą wiarę, żebyśmy dzisiaj, tak jak Ty chciałbyś zawsze, żebyśmy byli ludem, który chodzi przez wiarę. Żebyśmy żyli z wiary. I dałeś nam wiarę, każdy z nas ją nosi i modlę się, żeby została w nas pobudzona i rozwinięta, żeby urosła. I wierzę Ci, Duchu Święty, że będziesz każdego z nas, jak tu jesteśmy, prowadzić i będziesz nas uczyć wiary. Żebyśmy byli tymi, którzy wierzą i zachowują duszę, a nie tymi, którzy się cofają. I modlę się, Panie, żeby w tych dniach, żeby to słowo zapadło w serca i żeby w tych dniach, żebyś poruszył wszystkich, żeby swoją wiarę zaczęli używać, żeby zaczęli praktykować życie wiarą i wierzenie Tobie różne rzeczy. Wierzę Ci, że kiedy będą to robić, to będzie się ich wiara wzmacniać, podnosić, rozwijać i staniemy się ludem, który jest w stanie wierzyć w Ci o większe rzeczy. Amen. I to zanim pójdziemy dalej, chcę jeszcze krótko powiedzieć, że jeśli jesteś na tym miejscu albo słuchasz mnie i jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeżeli jeszcze Go nie spotkałeś, jeszcze Jezus Ci się nie objawił, to możesz zrobić to dzisiaj, bo Jezus jest obecny na każdym razem, kiedy przychodzą ludzie, żeby spotykać się w Jego imieniu. I On może tu, na tym miejscu odmienić Twój los i zmienić Twoje serce. Więc jeśli jesteś tu, chcę zaproponować Ci modlitwę, jeśli słuchasz mnie, chcę zaproponować Ci modlitwę. Modlitwę, za pomocą której Ty spotkasz się dzisiaj z Jezusem i Jezus nawiedzi Twoje życie. Pochylmy głowy i pomódlmy się chwilę. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje stare życie. A teraz oddaję Ci moje życie w Twoje ręce. Przyjmuję Twoją ofiarę za moje grzechy. I zapraszam Cię, wejść do mojego serca. I zamieszkaj na wieki. Wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. I będę żyć i naśladować Cię. Będę żyć z Tobą do końca moich dni. Amen.